Jedziemy ponownie do Omiszu. Omisza. Omisia. Możemy rozmienić się pan. Fotografuje samochód tutaj. Mandat wystawia. Na pewno, że go zmienić? Parking. Parking nam daje. A będzie on rady w noc. Nie. Będzie on samo 3,5 sata. 3,5 godziny. Parkinga, ja. Jesteśmy zaparkowani dzisiaj w zonie drugiej, czyli 6 kun za godzinę. Chyba słyszeliście chwilę wcześniej rozmowę z panem. Tłumaczył, że automat nie wydaje reszty, jedynie dolicza czas. Czyli na przykład, jeżeli wrzucicie 10 kun w banknocie, to macie czas powiedzmy za niecałe 2 godziny, tam powiedzmy godzina 50-45, jakoś tak wyjdzie. Dokładnie by trzeba było liczyć. Ale warto wiedzieć, że reszty automat nie oddaje. Pan wrzucił 50 i naliczyło mu na tyle. I nie wie, co ma zrobić. I się pytał właśnie Polak. Pozdrawiamy zresztą. No przykro. No przykro, bo to jednak... Tak, to 10 godzin prawie. Nie będzie stał tyle. No, a on myślał, że mu resztę odda. A tam pisze, jest napisane, ten on mi pokazywał. Że nie. Że jest napisane, że nie wydaje reszty. To samo było w baśce wodzie. Tak. Także to trzeba o tym pamiętać, że reszty nie oddają. Te automaty. I jak jesteście w Omisiu, to lepiej strefę drugą wybierać, bo to jest normalnie dosłownie kawałeczek dalej, a macie za 6 kun, a w pierwszej za 10. Tak, czyli 4 kuny różnicy. Tak, zawsze te parę groszy. Wrzuciliśmy 10 kun i mamy prawie 2 godziny. Także super. Idziemy dzisiaj mostem, pójdziemy prosto, zobaczymy, co jest tam całkiem w lewą stronę, bo jeszcze tam nie byliśmy. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Wszyscy są? A duży syn gdzieś z tyłu został. On spał w ogóle, zasnął. Ja go budziłam dzisiaj. Klapki wziął. Zapomniał sandały, był zaspany. Także idzie w klapkach. Ale pięknie tutaj jest, piękne widoki. Fantastyczne. Coś powiesz, Aleksandro? Lol. Musimy zajść do kawiarenki jeszcze. A powiedz, kto ci taką piękną fryzurę zrobił i codziennie robi? Fryzjer. Tak, fryzjer. Co ja mam sobie wiem. Tak, jasne, mamusia robi. O, też chciałam zrobić Maxowi, a Max nie chciał. Wszyscy chętni. No, ty na pewno. Nie. Tak długo czekałam za Czesnowym. Tutaj na górę się wchodzi, jest ten zamek Mirabella albo Stalingrad. Mylą mi się. Stalingrad ten. Aha, dobrze. Jak się mylimy, to piszcie. Wycioczki. I duży ruch. Dobrze, przejdziemy przez most. Jest zawsze zakorkowane. Tutaj spacerowaliśmy ostatnio, a tym razem idziemy tutaj prosto i zobaczymy, gdzie zajdziemy. Po prawej stronie widzimy skwer, jakiś pomnik i góry. A po lewej duży parking. Tu cały czas widzimy, że jest główna droga, są budynki mieszkalne. Takie typowe bloki już. Jest bardzo głośno, hałaśliwie. Tam dalej to się ciągnie daleko. Postanowiliśmy, że dojdziemy do pasów i wrócimy drugą stroną. I pójdziemy bardziej chyba do centrum, Stare Miasto i ogarniemy, bo tu jest za głośno nawet, żeby pogadać. Chłodniej, ale za głośno. Ten parking, który pokazywałam po lewej, jest strzeżony z szlabanem i godzina tutaj kosztuje 6 kun. No widzicie. No dobrze, kamper 10 kun, jak coś. A tu można fajnie, tu jak kamper można przyjechać sobie wstawić. Tak. Dobrze, to idziemy na pasy. Jedna godzina 6 kun. 6 kun, tak.
A tutaj jak... Nie. Dobra, zobacz. O, policja! Widzicie, na wprost parkingu jest policja! I przechodzimy. I się chyba jakoś tak zatrzymuje. No, pan się nie zatrzymał. Cześć. Tutaj nie hamują. Jejku, ale to było niebezpieczne. No tutaj widzicie? Drugi pas. Nie widzieliśmy kompletnie, czy ktoś nie jedzie. O, tu obiadek za 7.30. A on się pcha. Dobra. I za 6.30. Były puszczenie obiadki. Akcja. Jaki sznycel wielki na pół talerza. 7.30. Są ludzie. Także to jakaś tania knajpka tam była. No, a ktoś pytał właśnie. Się. Dziewczyna jakaś pytała o tanie jedzenie, ale to chodziło o makarską. Ale może ktoś inny byłby zaciekawiony. Głośno. Fajne autko z przodu po prawej. Pomylnica. Proszę. Fiat. Fiat. Świetnie. No, piękne autko. Dobrze. Dojdziemy do mostu i się połączymy ponownie. Chciałem tylko powiedzieć, że chłopaki tak się dorobili, że wszyscy mają takie auta stare dawno. A może jeszcze tutaj zobaczymy? Automat klub. Tam jakieś sklepiki są. Tutaj też na pewno są wynajmy tych domów. Mieszkań. Zwykłe mieszkania prywatne. Ludzie wynajmują. Mesnica, czyli mięso sprzedają. No to taki omiś, trochę brzydszy z tej strony. Klapki. Pamiątka z Chorwacji. Czekajcie, bo tu gdzieś pasy były. Idziemy na pasy. To kiedyś było miasto pirackie. I tam na górze te baszty, które są wybudowane, służyły piratom. Do celów obronnych. Obserwowali tutaj, czy płynęli i coś im tam chcą ukraść. Długo, długo walczyli i w końcu przegrali i opanowali. Nie pamiętam, kto opanował to miasto, ale właśnie piraci musieli się poddać niestety. Sorry. Ciekawe. Coś się stało. Puścił nas pan Chorwat. Parking na każdym kroku. A rzeka, która tutaj płynie przez Omisz, to Cetina. Pływali właśnie piraci tą rzeką swoimi statkami, okrętami, z łupami. Spotkaliśmy Józefa. Rozpoznał. Super. Wydam ci to, ty je... Zobacz, to jest Omisz Welcome Guide. Super! Ale super! Za tebe, za darmo. Super! To jest dziękujemy! Dzięki, Józef! Super, powodzenia. Dzięki! Odcinek się pokaże! Niedługo! Rozpoznał nas Józef! To rodzinka 4 plus 1, nie zdążyłam nagrać! Tak, Józef, ale... Musiałem sobie przypomnieć, nie wiem, że sobie... Super! No to świetnie! A on to chyba sprzedaje, czy co? Tak, a nam za darmo dał. To jest jak gosiek, ten drugi zagaduje nas. Tak! Nas zaczepił w ogóle inny tam pan, a ja mówię no thank you, a nagle Józef podbiega, to jest rodzinka 4 plus 1. Tak śmiesznie. A ja akurat wyłączyłam nagrywanie chwilę wcześniej, mówiłam o rzece, szkoda. Ja się śmieję tak samo jak było w Makarskiej, że nas zaczepiali kelner na przykład, który nas zapamiętał. Że ja akurat wyłączę nagrywanie, jak coś się dzieje, jakaś akcja. Dobrze, wyłączam. Mam nadzieję, że przyjdziemy spokojnie.